Witam Was w drugim odcinku Nowoczesnego Dewelopera. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć i poruszyć temat działek. W jaki sposób ja wyszukuję działki, jak je analizuję, które działki są warte w ogóle rozpatrzenia, a które działki odrzuciłem z prostych przyczyn, ale też i bardziej zaawansowanych analiz. Także dużo się będzie działo, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Atrakcyjna nieruchomość dla dewelopera to nie jest tylko cena, tylko to są jakby możliwości i potencjał, który dana działka ma. I od tego, jaki ta działka ma potencjał, nie zależy tylko sama działka, czy też jakby plan miejscowy, ale też zależy w dużej mierze od kreatywności dewelopera, czy osób, które z nim współpracują, na przykład projektanta. Znalezienie dobrego terenu pod inwestycje ma dwa główne znaczenia i dwa główne powody. Po pierwsze jest to, że od tego, jaką działkę znajdziemy i na której się zdecydujemy inwestować, zależy to, ile weźmiemy za dane mieszkanie czy dany projekt później przy sprzedaży. A druga kwestia jest, na jakiej ziemi będziemy budowali, jakie będą warunki terenowe i gruntowe, czy warunki przyłączeniowe, zależeć będzie, ile będzie nas kosztowała ta budowa. Więc jakby to są takie dwa najważniejsze aspekty. Takim najprostszym sposobem na to, żeby znaleźć działkę pod inwestycję deweloperską, jest rozpoczęcie poszukiwania od internetu. Także internet jest jakby jednym z takich podstawowych narzędzi do tego, żeby znaleźć działkę. I teraz jak takie działki szukać? No, zacznijmy od tego, że jakby trzeba przejrzeć portale ogłoszeniowe i na portalach ogłoszeniowych można patrzeć zarówno normalne działki, jak i też popatrzeć trochę innym kluczem niż szukają inni, z tego względu, że często można znaleźć działkę zatytułowaną inaczej, czy jakby w innym dziale. Na przykład bardzo fajnym sposobem na to, żeby znaleźć działkę, której być może inny deweloper nie widzi, nie zobaczy, jest szukanie działki jako domu, gdzie tak naprawdę sprzedający ogłasza dom, a to, co nas interesuje tak naprawdę, to jest działka pod tym domem. Jeżeli już mam namierzoną działkę, wiem, że ona potencjalnie nadawałaby się na to, żeby tam coś wybudować, wtedy używam narzędzia GeoPortal. Narzędzie GeoPortal to jest taki jakby portal internetowy z mapami, gdzie są dostępne plany ewidencji działek, gdzie często nawet widać, kto jest właścicielem pod kątem, czy to jest Skarb Państwa, czy to jest osoba prywatna, czy to jest spółka. Jest coś takiego jak ogólnopolski GeoPortal, który można powiedzieć ma wiele z tych danych, czyli ma pokazany podział działek. Jednakże w Lublinie i w innych miastach są takie lokalne portale, gdzie jest jakby dużo więcej informacji geodezyjnych istotnych dla deweloperów. To jest GeoPortal lubelski, taki lokalny, który jest o wiele bardziej szczegółowy, ale jeżeli Twoje miasto nie ma takiego GeoPortalu lokalnego, który jest bardziej szczegółowy, to można te same dane albo część danych uzyskać na GeoPortalu ogólnopolskim, gdzie praktycznie każda działka jest ewidencjonowana w tym systemie. Ten portal jest na stronie geoportal.gov.pl, czyli to jest taki rządowy. Okej, w takim razie jesteśmy w Warszawie, w takim razie znajdźmy Pałac Kultury tutaj. Tutaj widać, że jest w centrum Warszawy Pałac Kultury. Jeszcze powiększę sobie mapę i widzę, że Pałac Kultury znajduje się na działce 24x16. Tak, to jest jakaś informacja. No i tu mogę sobie zmierzyć tą działkę, jakie ona ma parametry, czyli ma 380 metrów od najdalszego punktu do najdalszego i szerokości ma około 300 metrów. Także to są jakieś dane dla mnie istotne. Oczywiście nie zamierzam kupować Pałacu Kultury, ale daję Wam to na przykład, że praktycznie każdą działkę widzicie, możecie zlokalizować i zobaczyć, czy ona jest, czy budynek leży na jednej działce, czy na kilku działkach, i to Wam też da informację, żeby przygotować się do rozmów z właścicielem. Ja bym internetu nie polecił jako główne źródło pozyskiwania, bo sam wiem, że dużo lepiej działają relacje z innymi pośrednikami, czy dużo lepiej działają po prostu ogłoszenia, nawet popytowe, które ja daję, że kupię działkę. Bardzo ważnym źródłem pozyskiwania ofert są zaufani pośrednicy. I dzisiaj przyszedł do mnie Zbyszek, który ma dla mnie dzisiaj jakąś specjalną ofertę. Zbyszku, co tam masz dla mnie ciekawego dzisiaj? No cześć Daniel, słuchaj, wpadłem dzisiaj do Ciebie, powiem Ci szczerze, z nadzieją, żeby wyciągnąć trochę pieniędzy ze swojego zasobnego portfela. Ale powiem, że po to Ci to opłaci. Mam dość fajną działkę, sąsiadującą z ulicą Jana Pawła w Lublinie. Okay. I teraz tak, ma prawie 1500 metrów, jest to działka budowlana. W planach zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako działka na budownictwo jednorodzinne.
Więc myślę sobie, że taki segmencik spokojnie by tam można było postawić. Działka jest płaska, to jest bardzo ważne. Ma kształt prostokąta, to jest też istotne. Powiedziałeś wcześniej, że powierzchnia zabudowy to jest około 35%, tak? Tak. Jeśli tak jakby, Zbyszek, mówmy sobie szczerze, że jeśli działka ma 1500 metrów, tak, i powierzchnia zabudowy to jest 35%, czyli na działce mogę postawić budynki, które mają około 500 metrów powierzchni zabudowy, tak? To jest taki maks, który można z niej wyciągnąć. Tak. I teraz, jeżeli mamy, cena ofertowa właścicieli jest... 280 zł za metr. Przy czym tak, to jest negocjacji. Ale wiesz, mnie jako dewelopera nie interesuje, ile cena jest za metr, mnie interesuje, ile kosztuje cała działka. Ja to sobie przeliczam na metry, które mogę wybudować. Dobra, w takim razie Zbyszku, wiesz co, może chodźmy do komputera, pokażesz mi na geoportalu, która tu jest działka, tak, a ja dzisiaj będę, to sobie zobaczę. Dobrze. Czerwona lampka powinna się zapalić przede wszystkim, kiedy Wam sprzedawcą jest profesjonalny podmiot, czyli albo to inny deweloper, czy bądź inna firma. I warto tu jest zadać pytanie, dlaczego ktoś to sprzedaje? Tak? Jeżeli to jest taki świetny biznes, to dobrze by było, żebym miał dobre alibi, dobre ustawienie, dlaczego sam tego nie robi. I jeśli sam tego nie robi i jakby jego wytłumaczenie jest takie mylne, to niech Wam się zapali czerwona lampka, że być może na tej działce jest jakiś problem, którego on nie potrafił rozwiązać, albo jego rozwiązanie jest droższe i nie opłaca się tego realizować. Jak zawsze rozmawiam z podmiotami, które zawodowo się tym zajmują, to wydaję dużo więcej pieniędzy na analizę tej działki, dużo więcej uwagi na to poświęcam, niż jak rozmawiam z normalnym Kowalskim, który sprzedaje swoją ziemię, ojcowiznę deweloperowi. Jesteśmy właśnie przy ulicy Bronowickiej. To tu jest działka, którą analizowałem przez ostatnimi tygodniami. I z analizy, którą zrobiłem, wyszło mi, że nie opłaca mi się na tym rynku kupować tej działki, mimo tego, że ona jest niedroga, bo kosztuje w okolicach 500 zł do metra pomu, ale jakby to, co można na niej wybudować, jest na tyle drogie, że się nie opłaca. Z różnych przyczyn nie dogadałem się z właścicielem i nie chodziło tutaj o cenę. Rozmawialiśmy o różnych rodzajach barterowych i różnych zapłaty za ziemię. Do kupienia była ta cała działka. Ona się składała z 2,5 hektara i na tej działce mogłem wybudować 120 mieszkań. Jakby te budynki, które tutaj widać, to jest była fabryka tapicerek do samochodów osobowych, FSO. I tutaj to wszystko było do zburzenia. 2 lata temu, jak podchodziłem pierwszy raz do tematu, temat był dla mnie opłacalny. Z tego względu, że ceny mieszkań były na tym samym poziomie, ale koszty budowy były znacznie niższe. Plan miejscowy przewiduje zabudowę niską, czyli można wybudować tam parter pierwsze i drugie piętro. Gdyby plan miejscowy przewidywał 5-6 kondygnacji, to by się opłacało i wtedy by się spięło, ponieważ fundamenty na taki budynek, czy to ma 3 kondygnacje, czy ma 5, są niewiele droższe i koszt wybudowania 1 metra byłby znacznie niższy i wtedy by mi się biznes spiął. Dobrym sposobem do szukania działki jest to, żeby po prostu wejść w teren i jechać robić wizje lokalne. Czyli jeżeli poruszacie się po jakimś terenie i znajdziecie sobie na przykład działkę, która będzie pusta, jakąś tam plombę, czy jest zaniedbana, to warto się zainteresować. I ja bym tu proponował, żeby po prostu odnaleźć właściciela, jakby zlokalizować go, kto jest właścicielem, i następnie złożyć mu ofertę zakupu, czyli napisać mu na przykład list albo skontaktować się z nim osobiście, bezpośrednio i zapytać się, czy ta działka jest na sprzedaż i czy w ogóle nie rozważa. Często jest tak, że taki sygnał, taki impuls ze strony kupującego spowoduje to, że ktoś mówi, dobra, to jak jest klient, no to korzystam, to sprzedaję, bo później może nie być tak naprawdę. Więc ja już miałem takie sytuacje, że właśnie w ten sposób poprzez list kupiłem działkę i teraz jestem na etapie negocjacji zakupu jednej działki, gdzie 2 lata temu napisałem list i ze względu na sprawy spadkowe, które się toczyły, dopiero teraz ta działka jest gotowa, żeby wejść na rynek i ją wziąć. Jesteśmy właśnie na jednym z lubelskich osiedli. Tutaj się buduje bardzo dużo nowych bloków.
I chciałem Wam powiedzieć, że nie zawsze się opłaca budować tam, gdzie jeszcze nie ma nikogo, żaden inny deweloper nie buduje, bo to wtedy właśnie zwiększa się ryzyko, że jeżeli nie ma tam pieniędzy, nie ma tam klientów, to ryzykujemy najwięcej. Chciałem Wam pokazać na tym przykładzie, jakby na podstawie tego, jak się robi wizję lokalną, że zazwyczaj bardziej się opłaca budować tam, gdzie są inni deweloperzy, bo to jest pewnego rodzaju gwarancja tego, że będą klienci, że będzie potencjalny popyt na to, co wybudujemy. Teraz mamy takiego rodzaju boom mieszkaniowy, gdzie się sprzedaje wszystko i praktycznie wszędzie, ale w przypadku zmiany koniunktury na jakby gorszą, to uważam, że może być dużo większy problem ze zbyciem tego typu osiedli, więc potencjalnie jest małe ryzyko, że jest na to popyt, ale dużo większe ryzyko w przypadku kryzysu i gdyby rynek stanął. Dużo popularności wśród deweloperów cieszą się też przetargi, które organizuje już gmina, która sprzedaje działkę, bo często taka działka jest już przygotowana do inwestycji, czyli na przykład ma warunki zabudowy, albo ma przygotowane media, albo po prostu już wiadomo z góry, co dany inwestor może na tej działce wybudować i często po prostu te działki to są takie gotowce już dla inwestorów. I tutaj nie ma okazji, tutaj są ceny zazwyczaj rynkowe, tak? Albo nawet czasem kupuje to deweloper, który na przykład ma wolne moce przerobowe, ma ludzi, chce coś budować i jest w stanie to zrobić za mniejszą marżę, po prostu żeby tylko obrócić kapitałem, który mu się mrozi. Ale ja jak kupuję, to muszę kupić wtedy, kiedy wiem, że dobrze na tym zarobiłem. Więc tutaj miałem przetarg, w którym cena działki poszła o 100-kilkadziesiąt% w górę i moje przebicie, czyli cena była, jakby byłem na drugim miejscu i ja już nie byłem w stanie dać, nie wiem, 1000, 2000, 3000 więcej, ponieważ osiągnąłem swoje maksimum, które założyłem na samym początku. I jeżeli chodzi o przetargi, to trzeba je monitorować, ale to nie jest jakby najbardziej taka niszowa możliwość kupowania działek. Ja bym tutaj wiele większą okazję widział w przypadku spraw licytacji komorniczych, bo tutaj te działki są nieprzygotowane pod inwestycje. To są takie jakby półprodukty. Jeżeli ktoś się zna, potrafi działkę wcześniej przeanalizować, nie, miesiąc wcześniej i wie, że na tej działce będzie mógł wybudować coś, no to deweloperzy nie często podchodzą do takich tematów, no chyba, że są duże tematy tylko do deweloperów, no to wtedy już jakby pośrednicy im te sprawy załatwiają. Ale w przypadku małych inwestycji, gdzie czasem, nie wiem, przedmiotem sprzedaży jest dom z dużą działką, no to nie, często się właśnie deweloperzy nie interesują takimi rzeczami, bo deweloper często jest wygodny i woli po prostu gotowe tematy. Ja w sumie tylko raz kupiłem działkę pod deweloperkę licytacji komorniczej i to jest działka, na której realizuję tam projekt 8 lokali. To jest właśnie projekt przy ulicy Skowronkowej. Na ulicy Skowronkowej trwają ostatnie prace porządkowe. Także tutaj widać, robimy mury, które są połączone razem ze schodami, tak zwane jońce. Zostały tu jeszcze prace, jakby ostatnie przyłącza, kostka, utwardzenie terenu i myślę, że półtora miesiąca i budynek będzie skończony. Historia tego budynku jest taka dosyć specyficzna i wyjątkowa. Ja kupiłem tą działkę na licytacji komorniczej przez sąd i moim zamiarem było tu zrealizować projekt deweloperski. Wierzycielem było PKO, bo właściciel tej działki, tego budynku wziął kredyt na jej remont, ale no nie skończył tego, czyli wykorzystał pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem kredytu, nie rozliczył go, no i bank zażądał natychmiastowe spłaty, bo wartość nieruchomości, na którą była wzięta ten kredyt hipoteczny, nie była podwyższana, dlatego wystawił tą nieruchomość na sprzedaż. Jak się okazało, o 8 rano na przetargu byłem jedynym licytantem. Widocznie nikt inny nie zobaczył potencjału w tej działce, bo to była działka ze szrotowym domkiem, który wymagał rewitalizacji. Nikt nie zobaczył, że za tym domem jeszcze jest kawałek solidnej działki, gdzie można postawić taki właśnie oto budynek. Zapraszam Was do oglądania mojego kolejnego odcinka, w którym powiem Wam, jak krok po kroku zrealizować tego typu inwestycje. Bo uważam, że inwestycja, która ma w sobie 4 lokale, czyli takie coś między bliźniakiem a szeregówką, jest idealnym początkiem dla dewelopera, ponieważ nie jest ani za mała, ani za duża. Także zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka.